13 Wojciech Mróz, 17 Kamil Wójcik, 23 Marcin Lachowski i 29 Grzegorz Ochwat. Trenerem Polonii Bytom jest pan Kamil Rakoczy, asystentem Tomasz Wloka, trenerem bramkarzy Mirosław Kuczera, Jerzy Szperna. Za chwilę, bo tutaj mamy pierwszy stały fragment gry dla gości. Płaskie wrzucenie piłki i mamy 0-1, druga minuta spotkania, ależ się nam to wszystko tutaj rozpoczyna. No i od razu trafia do bramki. Mam wrażenie, że to Kordian Górka. Tak, Kordian Górka. Próba prostopadłego zagrania. Znów udaje się oddać celny strzał. No i piłka znów wraca w okolice 16 Pniówka. Dobry pressing, Płonka w polu karnym. Będzie okazja dla drużyny Polonii. Przygotowany Brzozowski do wyjścia do tej piłki. No i właśnie tak się dzieje. Zostawił swoje królestwo puste bramkarz Polonii. To była świetna szansa. 10 metr. Zobaczmy. Szkatuła, ależ tutaj było blisko. Kapitalnie to obronił Dominik Brzozowski. Będzie chyba czerwona dla trenera Polonii Bytom. Musi zejść też głaskanie się, umówmy się. Koniec pierwszej części meczu. Druga minuta, Górka zdobywa gola dla Polonii Bytom. Prowadzenie gości. Krótko rozegrany rzut wolny do lewej strony. Jest dobre dośrodkowanie, broni, ależ tutaj Brzozowski teraz świetnie uratował swój zespół po raz kolejny z bardzo bliskiej odległości. Głową próbował Szatkowski. Bramkarz Polonii, 69 minuta. Dobrze, mocno bita piłka, no ale brakowało. W rejonach boiska on funkcjonuje, powiem szczerze. O teraz... dobra ta piłka w pole karne. Canibuł fatalnie teraz oddał piłkę Celuchowi, pędzi Wróbel prawą stroną, dopiero co wszedł na murawę, ma sporo siły, dogrywa przed bramkę, ale pewna interwencja Patryka Zapały. To zachowanie, myślę. Canibuł do lewej strony, do Wejsa, ale nadąża już Wróbel z asekuracją. Piłka wbita w pole karne, jest tam Hansel, blisko było lewego słupka, patrząc z perspektywy. Kolejny stały fragment gry, 82 minuta, coraz bliżej do końca, coraz mniej czasu mają gospodarze, tutaj myślę, że im bliżej końca 90 minuty, to będą coraz większe... Będzie! Gol! Jest 1-1, 82 minuta i Canibuł. Zawiesiłem głos, bo tutaj już jak to dośrodkowanie miało miejsce, to widać było, że jest to świetnie bita piłka. No i nie kto inny, jak niezawodny Wojciech Canibuł doprowadza do wyrównania. Chciałem powiedzieć o tym, że instruowani przez swoją ławkę rezerwowych gracze Polonii. No ta piłka taka w poślizg nieprzyjemna. No nie. Tutaj jeszcze uderzony Canibuł. No i zobaczymy, jak zinterpretuje to sędzia. Ja obstawiam, że będzie po żółtej kartce, ale no właśnie, przecież Brzozowski ma już kartkę. No nie, jednak odpuścił sędzia. Znów piłka wbita w pole karne. No ale też całą sytuację sprowokował Canibuł tym, że po prostu robił to, czego nie mógł, a więc przeszkadzał Brzozowskiemu. Też potem to odepchnięcie, wiadomo, no niefajne, natomiast chciał po prostu kopnąć piłkę Brzozowski. No teraz fatalnie.
No, powiem szczerze, no nie wiem, czy to nie jest rzut karny. Ja bym się raczej chyba przychylał do tego, że to jest karny. Jest szansa, stały fragment. Szkatuła, piłka wbita tak na linię 16 metra, jeszcze próba. Połowie druga należy do nich. Wejs. Wrzucona piłka w pole karne, tam jest Canibo i jest rzut wolny, faul Canibo. No i dążą do zdobycia drugiego gola gospodarze, był tam Canibo, jeszcze strzał zablokowany, szansa na pewno dla gości. Wróbel z narożnika. Czy uda się Polonii? Mocno wbita piłka! Jak tego tam nie trafił? Chyba Dominik Konieczny. No mogą na pewno być załamani gracze Polonii, bo to mogła być piłka meczowa. Tak, to pudło może kosztować awans do drugiej ligi.